Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami na spotkaniu. Na spotkaniu z poświęconym pacjentom z przewlekłą białaczką limfocytową. Będzie sesja pytań i odpowiedzi, a w drugiej części będzie taka godzina praktyczna o odporności psychicznej. Naszym gościem dzisiaj jest pani profesor Iwona Hus, kierownik oddziału chorób układu chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Za chwilę dam pani głos, jeszcze tylko my się przedstawimy. Ja się nazywam Elżbieta Majewska, koleżanka w okularach długowłosa to jest Magdalena Knefel. Dzień dobry. Obie działamy w Stowarzyszeniu Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Wywodzimy się z Amazonek, ale działamy na rzecz wszystkich pacjentów onkologicznych i w tym roku powiększamy naszą wiedzę i nasze kontakty o pacjentów hemato-onkologicznych. To jest trzecie nasze spotkanie z tego cyklu webinarów dla pacjentów hemato-onkologicznych. Przed nami jeszcze 5, 2 przed wakacjami i 3 po wakacjach. Za chwilę przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, a teraz daję głos pani profesor. Dzień dobry paniom, dziękuję. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Widzę, że bardzo ambitny program, czyli to są dosyć trudne zagadnienia, nowotwory hematologiczne, ale myślę, że z tego względu warto o nich rozmawiać. No i trochę się dzieje, znaczy trochę, dużo się dzieje w leczeniu i to jest bardzo ważne, aby polscy pacjenci mieli dostęp, no chociaż po części taki, bo nie wierzę, że to tak będzie od razu, że będzie taki sam, ale chociaż po części taki i chociaż te takie grupy chorych, których leczenie jest najtrudniejsze, aby zwiększać dostęp do leków i tutaj Państwa pomoc na pewno jest bardzo potrzebna, także ja się cieszę z tego i no, życzę nam wszystkim powodzenia w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Magda, może Tobie też przekażę głos, żebyś się przywitała i może też powiedziała o sprawach organizacyjnych dzisiaj. Dzień dobry, więc ja także chciałam się przywitać i jest mi bardzo miło, że spotykamy się i przed nami tak naprawdę bardzo napięty program. Ta pierwsza godzina będzie poświęcona rozmowie z panią profesor. Mamy przygotowane pytania, które pozwolą nam zbudować taki obraz praktyczny z perspektywy właśnie osoby, która przechodzi przez przewlekłą białaczkę limfocytową lub osoby bliskiej, co jest istotne, co trzeba wiedzieć o chorobie, jaki wpływ na codzienne życie, więc my będziemy pytać panią profesor, natomiast także zachęcamy was bardzo do tego, że jeżeli macie jakiekolwiek własne pytanie, jeżeli chcecie dopytać, to mamy tutaj na pokładzie wspaniałą specjalistkę, która jest gotowa i służy swoją wiedzą, więc korzystajcie i zadawajcie swoje pytania, na które na pewno znajdzie się przestrzeń, żeby odpowiedzieć w drugiej części tego spotkania. To spotkanie jest nagrywane, więc będzie można do tego także wrócić. To będzie na naszej stronie. W tej chwili też jest to widoczne na naszym Facebooku. Pokażemy Wam też nasze strony internetowe, gdzie te wszystkie informacje będą. Więc myślę, że tyle w kontekście spraw organizacyjnych i myślę, że możemy śmiało zaczynać. Okej. To w takim razie zaczynamy i zaczynamy od razu od pytania do pani profesor. Pani profesor, przewlekła białaczka limfocytowa, gdyby mogła pani na początek nam krótko powiedzieć, wyjaśnić, czym charakteryzuje się ta choroba. Zacznijmy od tego, że przewlekła białaczka limfocytowa to jest najczęstsza białaczka osób dorosłych. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest chorobą przewlekłą, bo białaczki możemy podzielić na białaczki ostre i przewlekłe. I ostre to są takie sytuacje, kiedy pacjent przychodzi do gabinetu lekarskiego, lekarz widzi, że jest podejrzenie ostrej białaczki i pacjent tego samego dnia tak naprawdę powinien znaleźć się w szpitalu, bo jak najszybciej wymaga rozpoczęcia leczenia. Teraz w dobie COVID stwierdzono, że jak się opóźni to leczenie o 7-14 dni, to się nic nie zmieni i rokowanie będzie zbliżone, no ale tym niemniej jest to bardzo krótki czas, a przecież pacjent wymaga jeszcze diagnostyki takiej szybkiej. A tam są też coraz częściej badania molekularne, na które dzień, dwa trzeba zaczekać, więc jakby to wszystko się dzieje dosyć gwałtownie.
Natomiast białaczki przewlekłe rozwijają się długo i w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej to takim pierwszym objawem są zmiany w morfologii krwi. I to może być na przykład bardzo nieznaczne zwiększenie liczby krwinek białych, czyli na przykład norma jest 12 tysięcy w mikrolitrze, 10 najczęściej, a pacjent będzie miał 12. Jeśli spośród tych krwinek białych więcej niż 5 tysięcy będą stanowiły te komórki nieprawidłowe, to już będzie rozpoznanie przewlekłej białaczki limfocytowej. Jeśli pacjent nie będzie robił morfologii krwi przez 5 lat, 6 lat, a choroba będzie się rozwijała powoli, to on nie będzie wiedział w ogóle, że jest chory. Jeśli sobie taką morfologię zrobi, to nadal są takie sytuacje, że jak to będzie te 12 tysięcy, to lekarz może nawet tego inny nie zauważyć i też dalej pacjent nie będzie wiedział. Ale jak już zostanie skierowany do lekarza, hematologa na taką diagnostykę, no to wówczas zostanie postawione takie rozpoznanie, a to jest bardzo wczesna faza tej choroby, ona nie wymaga leczenia. I w chwili obecnej, ponieważ często jest robiona morfologia krwi, u 70-80% chorych przewlekła białaczka limfocytowa jest rozpoznawana właśnie w takiej bezobjawowej fazie. No i co się dzieje wtedy z pacjentem? Najtrudniejszy jest ten aspekt, o którym będziemy dzisiaj mówić w drugiej części spotkania, mianowicie ta świadomość, że ma się białaczkę. I że trzeba się nauczyć z tym żyć i że nie wiadomo, czy za rok, za 5 lat, a może nigdy nie będzie się wymagało leczenia. Tutaj oczywiście kwestia jest też bardzo istotna, ile lat będzie miał taki pacjent. To jest generalnie choroba ludzi starszych. Proszę mi przerwać, jak będę wychodzić do poprzednie pytania i opowiem wszystko od razu. I generalnie taka średnia wieku to jest powiedzmy około 70 lat, 67-70 lat, ale to nie znaczy, że nie chorują osoby młodsze. Mogą też zachorować osoby młodsze, no i w takim przypadku problem jest większy, no bo wiadomo, że inaczej wygląda czas, jaki ma jeszcze powiedzmy 75-latek, a inaczej wygląda czas, jaki ma 40-latek, więc tutaj sytuacja jest wówczas trudniejsza, ale generalnie najczęściej chorują osoby starsze. Co się może dziać później? Także tak jak mówię, pierwszy taki moment to jest zmiana w morfologii krwi. Może ta liczba tych krwinek białych zwiększać się i może osiągnąć wartości 500-600 tysięcy, więc to 12 to jest zupełnie jakby nic, prawda, jeżeli chodzi o klinikę tej choroby i to, co powinien robić pacjent. No ale jak przybywa tych nieprawidłowych komórek w szpiku, bo one tam są, przychodzą ze szpiku do krwi, to może być wyparcie prawidłowego utkania krwiotwórczego przez te nieprawidłowe komórki białaczkowe. No w związku z tym może dochodzić do anemii, niedokrwistości, może dochodzić do małopłytkowości. To jest to, co dzieje się w morfologii krwi. Też trzeba pamiętać o tym, że przewlekła białaczka limfocytowa spośród wszystkich nowotworów układu płonnego ma taką jeszcze, ci chorzy mają taką skłonność, może rozwijać się u nich niedokrwistość hemolityczna. Co to znaczy? Że we krwi powstają przeciwciała, takie autoprzeciwciała, które niszczą własne krwinki czerwone. I jeśli tak jest, a nie ma dużej masy guza nowotworowego, czyli dużej leukocytozy, czy też dużych węzłów, to wtedy na przykład w leczeniu tylko sterydy się stosuje. Ale jeśli one są nieskuteczne, to wtedy dopiero takie bardziej już przeciwbiałaczkowe leczenie. Oczywiście może tak być, że jest i duża choroba, i równocześnie ta hemoliza, prawda? Ale to się sprawdza i szuka się tych przyczyn. Jeszcze dodatkowa rzecz, która może być w tej chorobie, to są zakażenia. I to może być już na bardzo wczesnych etapach choroby. Ja pamiętam pacjentów, oczywiście to nie jest dużo tych chorych, gdzie te zakażenia występowały, na przykład leukocytoza była te 20 czy 12 tysięcy bez żadnej potrzeby leczenia przez lata, natomiast były nawracające infekcje, które stanowiły problem dla tej pacjentki. Więc to się też może zdarzyć. Częściej te zakażenia są na późniejszym etapie choroby, kiedy już stosujemy leczenie. I to, co jest tutaj ważne, to, że zakażenia stanowią przyczynę śmierci aż 50-60% pacjentów. Dlatego tutaj to dbanie. Tak? Proszę bardzo, jeśli jest jakieś tak, pytanie. Tak, bo to jest zakażenie, czyli rozumiem, że to są infekcje, tak? Czy jakiego rodzaju? Infekcje, tak. Tak, infekcje. Okay. Pani profesor, a no bo powiedziała Pani, że w zasadzie bezobjawowo, przynajmniej na początku się ona rozwija, ewentualnie te zakażenia, a czy na przykład w samopoczuciu, czy w ogóle jest coś, na co warto zwrócić uwagę i poprosić o jakieś badania kontrolne? Znaczy tak, na pewno mówimy o tym, co warto by było robić, czyli robić morfologię krwi jeden raz w roku, prawda? Zwłaszcza, że
możemy przy tej okazji nie tylko znaleźć białaczkę, możemy inne problemy u pacjenta znaleźć. No i szczególnie dotyczy to osób już w pewnym wieku, bo jak wiemy, ogólnie chorobowość się zwiększa wraz z wiekiem. To nie jest tak, że no, rodzimy się z chorobami, nie, my na nie później chorujemy. W związku z tym wykonywanie takich badań kontrolnych, czyli na przykład ta morfologia krwi raz w roku, takie badania funkcji wątroby, nerek, cholesterol, tarczyca, USG jamy brzusznej, nieinwazyjne badania, które mogą nam powiedzieć, że nie wiem, na przykład mamy guz jest w pęcherzu moczowym albo w nerce, prawda? I wtedy można, i to jest całkowicie bezobjawowe, i też ja mam takie przypadki, które wykryłam robiąc, bo ja u tych pacjentów moich zawsze tych bezobjawowych raz w roku im robię USG, prawda? Chociaż właściwie uważa się, że to powinno być tylko badanie fizykalne i tak dalej, ale ja no tak to robię. I zdarzało mi się wykryć na przykład właśnie te guzy nerki, przecież to w ogóle nie boli, prawda? A jak się pojawiają objawy, to jest za późno, a można taki guz wyciąć, czy też nawet nerkę, jakby, czy też guz w pęcherzu moczowym, więc na pewno warto. Warto takie USG jamy brzusznej i wtedy możemy coś stwierdzić. Natomiast czy to wpływa na samopoczucie? Jak będzie ta leukocytoza, nie wiem, 500, 600 tysięcy, czy też będzie się pojawiła ta niedokrwistość hemolityczna, no to wtedy przy hemolizie będzie niedokrwistość, no to będzie bladość, osłabienie. No ale wiemy, że osłabienie to nie jest żadna charakterystyczna cecha, prawda? Bo człowiek może być osłabiony, no nie wiem, z przepracowania chociażby, prawda? Albo z wielu innych chorób. Więc tutaj to, ale na pewno jeżeli ktoś czuje się słabszy niż czuł się wcześniej, no to warto takie badania zrobić. Nieważne, co wykryjemy, ale jeśli coś się dzieje, to nie warto w ogóle lekceważyć tych objawów. Jeżeli człowiek zauważa, że z jego organizmem jest coś innego, coś nowego, nie wiem, pojawiły się bóle głowy, boli go brzuch, albo ma jakieś zmiany na skórze, czy cokolwiek innego, co jest niepokojącego, no to wtedy warto jednak to skontrolować, prawda, i zobaczyć. Ja mówię też, wiadomo, że są takie sytuacje i są takie osoby, które nadmiernie to pewnych rzeczy podchodzą, ale ja mówię o takim jakby przeciętnym, normalnym zachowaniu, że pewnych objawów nie można lekceważyć. Tak jak, nie wiem, zmieniając temat na inne choroby, bóle kostne w przypadku szpiczaka, prawda? No, a potem myślimy, a jakby może wcześniej poszedł, albo to już miałem dawno, a ten węzeł to już miałem dawno, a jakby nie chcę pacjent iść do lekarza, nie chcę się diagnozować i potem jest już bardzo późno, prawda? Więc tutaj no to bardziej kontrola, natomiast no tak jak mówię, osłabienie w przypadku mało niedokrwistości, ale tutaj pamiętać o tych, ważne jest to, aby pamiętać właśnie o tych badaniach kontrolnych. Natomiast żeby, jak już są takie objawy, że są powiększone węzły chłonne, no to jest kolejny objaw, co jest również objawem chłoniaka, ale ta białaczka należy do chłoniaka, czyli podobnie. Jeśli pacjent zauważy powiększone węzły chłonne, też trzeba pamiętać, że te nowotworowo zmienione węzły, one są niebolesne, no to też jakby no, warto się z tym udać do lekarza, bo nawet jeśli stwierdzi się, że to jest na przykład chłoniak, którego nie trzeba leczyć, no to już pacjent będzie pod kontrolą i w odpowiednim czasie to leczenie otrzyma. Jeśli się okaże, że to jest co innego, no to przynajmniej będziemy wiedzieć, prawda? Chodzi o to też, żeby nie przegapić pewnych kroków. No to co się dzieje później? No później to już jest to wszystko, co zaczęłam mówić, czyli powiększenie węzłów chłonnych, śledziony, no i zmiany w morfologii krwi. To w sumie jak się to wykryje jakoś tak dosyć wcześnie, to nie wygląda bardzo groźnie, bo pani powiedziała, że to nawet leczenie to wygląda, to nie wygląda groźnie, z tym, że musimy pamiętać, że przebieg tej choroby, tu znowu może trochę, chociaż no oczywiście wiadomo, że jeżeli mówimy o ostrych białaczkach, to też mamy różne typy i to teraz jakby genetyka definiuje, jaki to jest typ choroby, jak powinniśmy leczyć pacjenta, ale tutaj jest tak, że przy rozpoznaniu 1/3 chorych nigdy nie będzie wymagać leczenia, bo ta choroba będzie tak stabilna i mam pacjentów po kilkanaście lat w obserwacji, dalej z te 20 tysięcy WBC, prawda, białych krwinek. 1/3 dostanie leczenie po jakimś czasie trwania obserwacji, a tylko 1/3 będzie wymagać rozpoznania, leczenia przy rozpoznaniu, co się dzieje rzadziej, bo ludzie sobie częściej te wyniki robią, więc rzadko tak jest, że pacjent wymaga leczenia. Czasem się zdarza, że 600 tysięcy leukocytów jest wykryte w badaniach w zakładzie pracy okresowych, prawda? Więc takie sytuacje też się mogą zdarzyć, ale świadczy o tym, jak długo. Oczywiście ta pacjentka była osłabiona, no ale tak jak mówię, no osłabienie no to tak. Prawda? No tak, lekceważy się często. Często się lekceważy, dlatego warto robić te badania kontrolne, bo to 600 tysięcy to nie urosło tam w pół roku, prawda? Więc tutaj no, to jest istotne. Zaczęłam mówić o tym, że przebieg kliniczny jest bardzo różny. I tutaj jak przyjdzie do nas taki pacjent w początkowej fazie choroby, to my nie wiemy, czy on tego leczenia będzie wymagał za rok, za pięć, czy nigdy.
Dlatego na początku ta kontrola jest taka bardziej ścisła, potrzebna, później już może być, jak widzimy, że choroba jest stabilna, na przykład na pół roku, czy może do lekarza rodzinnego chodzić. I teraz po części za to taki różny przebieg kliniczny odpowiadają zmiany i zaburzenia genetyczne. I tutaj mamy taką najczęstszą, to jest delecja chromosomu 17. I tutaj w wielu chorobach nowotworowych ta delecja chromosomu 17, czy też mutacje genu TP53, który się w tym chromosomie znajduje, jest bardzo istotna, ponieważ odpowiada za oporność na chemioterapię. I to nie jest tylko w tej chorobie, tylko w wielu różnych nowotworach ta delecja 17P jest. No i tutaj też, jeżeli jest ta delecja, tylko nie leczymy pacjentów na niekorzystne czynniki rokownicze. Czyli jeżeli zaczynamy leczyć i pacjent ma te niekorzystne czynniki rokownicze, to jest jeszcze, są geny, które kodują część zmienną łańcuchów lekkich immunoglobuli, czyli przeciwciał, prawda, które są zbudowane z części tej lekkiej i ciężkiej. Jeżeli te geny są niezmutowane, to znaczy, że nie ma zmienności większej niż 2% w stosunku do tej linii zarodkowej, to rokowanie jest gorsze. Czyli jeśli geny są zmutowane, to się oznacza skrótem IGVH, to jest lepiej. Jak są niezmutowane, to jest gorzej. I te niezmutowane to nie jest wcale taka mała część chorych, bo to jest około 60, między 50 a 60% przy rozpoznaniu. I to jest też ważne, że jak pacjent tą mutację nabędzie, to ona już jest od razu. Natomiast w przypadku delecji 17P może nie być na początku, a może się pojawiać w trakcie leczenia i trzeba przed każdą linią sprawdzać. I to są te parametry, które są bardzo istotne przy wyborze leczenia. Także ta genetyka tutaj już wkroczyła na tyle, że jakby no, niestety w Polsce nie mamy tak, nie jesteśmy tak, takiej możliwości nie mamy w pierwszej linii, żeby tych pacjentów tak leczyć, a tak powinno być to leczenie prowadzone. Czyli taki pacjent, słucham. Czy to oznacza, a propos tej genetyki, że każdego pacjenta tak poddaje się takim badaniom genetycznym? Już mówię, nie przy rozpoznaniu. Dlatego, że przy rozpoznaniu to mogłoby nam tylko powiedzieć, o pewnie u pana będzie gorszy przebieg albo lepszy, prawda? Ale to nie wpływa na nasze decyzje. Natomiast uważa się, że przed rozpoczęciem leczenia, czyli kiedy leczymy takich pacjentów, załóżmy, że przychodzi taki pacjent we wczesnym etapie choroby, no to on przychodzi do kontroli, do poradni, jeśli szybko podwaja się liczba limfocytów, tych nieprawidłowych. Może jeszcze, przepraszam, powinnam wrócić do diagnostyki i powiedzieć, że diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej to w zdecydowanej większości przypadków tylko ocena próbki krwi. Robi się badanie tak zwane cytometryczne, ocenia się właściwości tych komórek, które mają na sobie odpowiednie, te komórki w ogóle chłoniakowe, mają na sobie odpowiednie takie znaczniki, antygeny różnicowania. I jak mamy przeciwciało przeciwko tym antygenom, to sprawdzamy, czy on jest obecny na powierzchni komórki, czy nie jest. I teraz taki charakterystyczny profil mają właśnie takie komórki białaczkowe. Ponieważ one są we krwi, nie musimy pobierać pacjentowi szpiku, absolutnie nie musimy pobierać węzła chłonnego. Czyli jak pacjent ma powiększone węzły i powiększoną liczbę krwinek białych, w tym limfocytów, no to najprostszym badaniem jest właśnie pobranie krwi, tak jak na morfologię. I na tej podstawie zdarza się, że to jest trudne i tego rozpoznania nie możemy określić, ale bardzo rzadko. Czyli u większości chorych tylko jest to pobranie próbki morfologii krwi, i to nam daje rozpoznanie. I teraz, jeżeli liczba tych limfocytów się bardzo zwiększa szybko, na przykład podwaja w czasie 6 miesięcy, no to będzie wskazanie do leczenia, ale jeśli to jest jedyne wskazanie do leczenia, to musimy też popatrzeć chwilę, bo bywa tak, że to urośnie, a potem się stabilizuje albo spada. To wcale nie jest takie rzadkie. Czyli tutaj nie ma się co tak bardzo aż śpieszyć. Zwłaszcza kiedy właśnie ten wzrost limfocytów jest jedynym wskazaniem do leczenia. No niedokrwistość, jak się pojawia, małopłytkowość, czyli płytki poniżej, tu hemoglobina poniżej 10-11. Bardzo duże węzły chłonne, ale bardzo duże to są tutaj powyżej 10 cm albo progresywna, czyli szybko postępująca limfadenopatia. Czy też powiększenie śledziony. To są takie cechy, które mówią o tym, że pacjenta powinniśmy leczyć. To mam pytanie, jeszcze dwa pytania od razu zadam. Jedno o te węzły chłonne, czyli w ogóle gdzie ich szukać, tak? Gdzie sprawdzać, a drugie o słowo przewlekła. Czy to znaczy, że to mamy ją całe życie, tą białaczkę i jej nie wyleczymy? Pierwsze pytanie było o węzły chłonne, więc te węzły, które sami jakby możemy sobie wyczuć, no to są węzły chłonne obwodowe,
szyjny, podbrzuchowy, pachowy i pachwinowy. Tak, dokładnie. I tak naprawdę to nie trzeba ich tak bardzo szukać, bo one po prostu stają się w pewnym momencie widoczne. I to, co zaczęłam mówić, że one są niebolesne, w przeciwieństwie do tych węzłów, które się w przebiegu infekcji powiększają, to tamte zwyczaj jest tak, że jest właśnie to zakażenie, infekcja, szybko się powiększają węzły chłonne, napina się taka torebka węzła chłonnego i to jest ból. Natomiast te węzły, które się nowotworowo powiększają, no to one zwykle są niebolesne, twarde, bo te takie infekcyjnie powiększone są zwykle miękkie. Pytanie, oczywiście osoby szczupłe to sobie łatwiej to wybadają niż osoby no takie bardziej trochę większe. Pytanie o co to znaczy? To znaczy tak, inaczej. To, że samo hasło przewlekła, to nie znaczy, że ona jest niewyleczalna, chociaż trochę tak. Dlatego, że te agresywne chłoniaki, może zostańmy w kręgu tych chorób układu chłonnego, one mają, bardzo szybko się te komórki dzielą i łatwiej lekami cytostatycznymi trafić w te podziały i tam można tych chorych wyleczyć, ich się leczy z intencją wyleczenia, natomiast przy pomocy chemioterapii. Natomiast choroby takie jak właśnie przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniak grudkowy, który należy do chłoniaków o powolnym przebiegu, czy szpiczak plazmocytowy, my przy pomocy takiej konwencjonalnej metod nie jesteśmy w stanie tych pacjentów wyleczyć. Czyli tak, pacjent jeśli zachoruje, to będzie miał zawsze. Jedyną szansą na wyleczenie jest transplantacja alogeniczna komórek krwiotwórczych, czyli taka transplantacja oddawcy. Ale tutaj ona jest obarczona sporym odsetkiem powikłań. To jest w ogóle procedura jakby no bardzo poważna. I teraz trochę się odchodzi od tego przy tych nowych lekach. Pani profesor, bo mamy już zbudowany taki obraz tej choroby, czym ona się charakteryzuje. I teraz tak podsumowując, z perspektywy osoby, która jest świeżo po diagnozie, gdyby ona przyszła do Pani, ta osoba, do gabinetu i Pani miałaby powiedzieć, na co ta osoba ma się przygotować, co jest takie najważniejsze, czego ona może się spodziewać, co by Pani powiedziała takiej osobie, świeżo po diagnozie? To też będzie zależało. To nie jest tak, że każdy pacjent usłyszy ode mnie to samo. Jeśli to będzie pacjent, którego zdiagnozujemy bardzo wcześnie, czyli ma te kilkanaście tysięcy, nie ma niedokrwistości, nie ma małopłytkowości, nie ma powiększonych węzłów chłonnych. Jeśli ja go widzę pierwszy raz, to tak czy tak mogę powiedzieć, w tym momencie nie ma pan wskazań czy pani do leczenia, widzimy się za 3 miesiące i po kilku wizytach będę w stanie powiedzieć, co będzie dalej, prawda? Jeśli to będzie pacjent, który będzie miał już powiększone śledzionek, który będzie miał na przykład 100 tysięcy leukocytów, prawda? Albo powiększone węzły chłonne, albo małopłytkowość, załóżmy nie tylko o 100 tysięcy, to mogę powiedzieć, no myślę, że to leczenie będzie potrzebne za różnie długi czas, prawda? No i trzecia opcja to jest ten pacjent, który będzie natychmiast wymagał leczenia. Każdy z nich usłyszy ode mnie co innego. Natomiast jeśli pacjent leczenia jeszcze nie wymaga, to zawsze mu powiem, żeby się zaszczepił, tak? Żeby się szczepił przeciwko grypie raz w roku i żeby się zaszczepił na pneumokoki. Pneumokoki to jest szczepionka zalecana, to jest w ogóle najczęstsza przyczyna zapalenia płuc u dorosłych. Jest zalecana u wszystkich osób po 65 roku życia, a takie osoby, które pracują w służbie zdrowia i się takimi pacjentami opiekują, to nawet już po 55 roku życia. I takie szczepionki są dwie. Pierwsza to jest Prevenar, to jest skoniugowana, druga nieskoniugowana. Pneumowax po co najmniej 8 tygodniach. I to na pewno każdemu pacjentowi powiem, dlatego że te szczepienia mają szansę być bardziej skuteczne w momencie, kiedy po rozpoznaniu możemy jak najszybciej te szczepienia podać. No oczywiście COVID, no to teraz tak jak najbardziej tych chorych szczepimy. To jest takie, co moglibyśmy zrobić zanim pacjenta będziemy leczyć. Pytanie, na co się ma pacjent przygotować, no to jest to samo. Jeżeli to będzie pacjent, który nie będzie się leczył, to ja powiem mu, żeby prowadził normalny tryb życia, normalnie pracował, normalnie zdrowo się odżywiał. Zdrowy tryb życia ma tutaj takie znaczenie, że jeśli dojdzie kiedyś do leczenia, to im pacjent wchodzi w to leczenie zdrowszy, tym lepiej je toleruje i tym większe ma szanse na wygraną, prawda? Tak jak mówię, na początku, jeśli pacjent leczenia nie wymaga, to jest najtrudniejsze, żeby sobie jakby pogodził się z tym, że nie jest zdrowy, tylko ma nie było chorobę nowotworową, prawda? Jeśli taki pacjent potrzebuje wsparcia, też o tym mówię, psychologicznego, czy leki na przykład, nie wiem, przeciwdepresyjne, które zapisuje psychiatra, to trzeba zrobić, dlatego że w większości przypadków pacjent będzie z tą chorobą żył wiele lat, prawda? I chodzi o to, żeby nie dodawać mu jeszcze cierpienia związanego ze stresem z tą chorobą.
jeśli potrzebuje leków, żeby się uspokoić, to powinien je wziąć, a nie zadręczać się tym, że ma chorobę nowotworową, która, no nie wiem na początku, jak długo będzie trwała i jak będzie wyglądała, prawda? Ale już sama świadomość choroby nowotworowej jest na tyle przytłaczająca, to oczywiście wszystko jest, każdy pacjent reaguje inaczej, tak? Ale dla większości jest na tyle przytłaczająca, że jakby przesłania wszystko, całe życie. I tutaj na tym etapie najważniejsze jest to, żeby sobie umieć z tym poradzić. I po pewnym czasie do wszystkiego się można przyzwyczaić, prawda? I do tej myśli też. Tym niemniej każde spotkanie z lekarzem, każde zrobienie morfologii krwi, to jest dla takiego pacjenta stres, bo dla niego na przykład nawet jak będzie leukocytoza nim 30 tysięcy i urośnie o 1000, dla mnie to będzie w ogóle nic. Nic, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ale dla pacjenta ma ten 1000, prawda? Więc to bardzo jest takie istotne na początku, aby pacjent nauczył się z tą chorobą żyć, biorąc pod uwagę to, że ona tak w cudzysłowie powiem, nic od niego nie będzie chciała. On będzie żył tak, jak żył. W większości przypadków nie wymagają leczenia na początku, prawda? Tak jak powiedziałam, że w większości teraz to jest w tej fazie bezobjawowej. Czyli taki pacjent musi jakby zrozumieć, że ma prowadzić normalne życie i jeśli jest to trudne, bo ja rozumiem, że to jest trudne, no to jakby to trzeba się jakoś wspomóc, nie wiem, czy pomoc psychologiczna, no nie wiem, rodziny, co kto potrzebuje ale to jest podstawowa rzecz, żeby się jakby pogodzić z tym, że niestety no taka choroba go dotknęła, prawda? Czyli takie oswojenie się z myślą, że mam diagnozę, ale tak naprawdę nie mam leczenia, prawda? Bo to tak, często się pojawia. Tak, i to jest też o tyle trudne, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że im szybciej zaczniemy leczyć, tym lepiej. Ale różnica jest taka, że jak mamy guz jakiś lity, to go wycinamy i nie ma choroby. Tak? Gdzie to będzie? Czy pierś, czy nerka, czy co to będzie innego? Jeżeli wytniemy, stąd te badania screeningowe w raku piersi, nie mamy choroby, mamy zdrową pacjentkę, prawda? Natomiast białaczka to jest nowotwór, który jest wszędzie. Jest we krwi, to znaczy, że jest wszędzie. I tutaj nie ma możliwości, żebyśmy sobie coś wycięli i poprawili tym samym sytuację. Dlatego nie ma w tej chwili takich badań, myślę, że jeszcze na razie się w ogóle na to nie zanosi, żeby było, że wczesne rozpoczęcie leczenia jest dla pacjenta lepsze. Na razie uważa się, że musimy czekać do czasu, kiedy pojawią się te objawy. Dlatego, a kiedyś właśnie było tak, zaczęłam o tym mówić, że pacjent nie czuł się dobrze z tym, że nie jest leczony, prawda? Szedł na przykład do innego lekarza na konsultację, bo ten pierwszy nie chciał go leczyć, a może to wpłynie na pogorszenie jego sytuacji. Więc tutaj to rzeczywiście oswojenie z chorobą ma bardzo istotne znaczenie. Przede wszystkim dla pacjenta, żeby ta jakość życia była jakoś zachowana. Okej, okay, pani profesor, to w takim razie teraz, bo o badaniach pani właściwie powiedziała, prawda, że w sumie robi się morfologię i te badania genetyczne, jak już zajdzie potrzeba. No, na początku nie ma takiej konieczności przy rozpoznaniu, tylko przed leczeniem. Czy później w trakcie leczenia się jeszcze robi jakieś inne badania? My lecie 17P powinniśmy robić przed każdą kolejną linią, czyli, bo ona może się pojawić, prawda? I wtedy to będzie zmieniało leczenie, więc ją trzeba robić. I dwoma, to znaczy jest ta delecja 17P, mutacja TP53, to pierwszy z prostsze metodą cytogenetyczną, czyli i to mamy obowiązek zrobić, szczególnie pod tym względem, że w Polsce nie mamy leczenia. W pierwszej linii już powinniśmy mieć leczenie, nie chemioterapię, my tego nie mamy, ale w kolejnych liniach mamy, czyli jeśli pacjent jest po jednej linii leczenia i ma delecję 17P, mutację TP53, to dostanie te nowe mutacje celowane. Jest to taki praktyczny aspekt, że to wpływa na to, co pacjent dostaje w leczeniu, także jak najbardziej. Trzeba przed każdą linią leczenia. Stan mutacji genów dla IGVH nie, bo to po prostu już jak się pojawiło, to już jest, prawda? Natomiast to nie narasta później w czasie. Okej. Okay. A jak właśnie wygląda samo leczenie? Rozumiem, że ono zależy od stanu pacjenta, tak, i od rozwoju choroby, ale co w ogóle mamy w Polsce, czego brakuje, na co czekamy, mamy nadzieję, że się lada chwila pojawi? Leczenie w tej chwili jest właśnie uzależnione od tych zaburzeń genetycznych, od tego, czy one się pojawiły na początku, czy pojawiły się później. I w pierwszej linii leczenia, jak była przede wszystkim chemioterapia, czy też chemioimmunoterapia, to najważniejszym takim aspektem było to, czy pacjent może tolerować intensywną chemioimmunoterapię, czy nie.
Natomiast jak pojawiły się nowe terapie celowane, czyli to będą leki, które hamują przewodzenie sygnału przez receptor, który znajduje się na limfocycie B, czyli na przykład takie sygnały przeżycia docierają do tej komórki i jak ten receptor nie działa, no to te sygnały nie będą docierały, komórka będzie jakby wychodzi z takiego ochronnego środowiska węzłów chłonnych i we krwi ginie. No i druga taka grupa to jest Venetoclax, póki co jedyny przedstawiciel, bo z tej drugiej grupy, czyli inhibitory przewodzenia sygnału przez receptor B, tutaj mamy już w Polsce ibrutinib, w Polsce jeszcze acalabrutinibu nie mamy, ale on ma rejestrację już Europejskiej Agencji Leków. Natomiast ta druga grupa to jest póki co tylko Venetoclax i to jest inhibitor białka antyapoptotycznego. Co to znaczy? To czy apoptoza to jest tak zwana programowana śmierć komórki. I teraz to, czy komórka żyje dłużej czy krócej, zależy od równowagi między białkami, które wprowadzają na tą drogę apoptozy i zahamują tą apoptozę. Musi być równowaga. W przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej tego białka, które hamuje tą śmierć, jest więcej. W związku z tym te komórki żyją dużo, dużo dłużej niż prawidłowe limfocyty. Jeśli my to białko, które hamuje śmierć, zablokujemy, to komórka będzie umierać. I jest to mechanizm na tyle uniwersalny, że ten lek ma również rejestrację w zespołach mielodysplastycznych i również w ostrej białaczce szpikowej u osób takich, które się nie kwalifikują do intensywnego leczenia. Więc to tak zaczyna troszkę być, że te leki mogą być stosowane w wielu chorobach, prawda? I teraz tak. Uważa się, że już w pierwszej linii leczenia taki pacjent, który ma delecję 17P, mutację TP53, to musi te nowe terapie celowane dostać. Powinien przynajmniej. Natomiast jeśli ma brak mutacji genu dla EGFH, czyli niezmutowane te geny, tutaj również odpowiedź na chemię immunoterapię będzie krótsza i on też powinien dostać te nowe terapie celowane. Natomiast w Polsce niestety w ogóle nie mamy nowych terapii celowanych w pierwszej linii i o ile uważa się, że taki pacjent ze niezmutowanymi genami dla EGFH, on jak nie ma innej opcji, to może dostać no, tą chemioimmunoterapię, o tyle taki, chociaż lepiej by było dla niego, jakby dostał nowe terapie celowane. O tyle pacjent z delecją 17P mutacją TP53 absolutnie nie powinien dostać immunochemioterapii. Także tak wygląda leczenie pierwszej linii i jeśli pacjent ma te geny zmutowane, jeśli nie ma delecji 17P mutacji TP53, to tylko ta grupa, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, to są kandydaci do immunochemioterapii i tu już w zależności od sposobu, od stanu wydolności fizycznej u tych chorych w dobrym stanie, młodszych, to będzie fludarabina z cyklofosfamidem i rituximabem, a u chorych starszych chlorambucil z obinutuzumabem, chociaż uważa się, że dla chorych starszych, takich niekwalifikujących się do intensywnej chemioimmunoterapii, takim najlepszym leczeniem jest połączenie venetoklaksu z obinutuzumabem, bo to jest leczenie, które trwa tylko przez rok. Też nie mamy w Polsce takiego leczenia dostępnego. No i oporna nawrotowa postać, no to tutaj będzie to zależne od delecji 17P mutacji TP53. Jeśli mają chorzy tą delecję mutację, no to ponownie nie powinni dostawać chemioimmunoterapii, ona będzie nieskuteczna. Natomiast w pozostałej grupie patrzymy, jak długo trwała odpowiedź na leczenie. Jeśli odpowiedź na leczenie była powyżej 3 lat, to możemy powtórzyć schemat taki podobny, jak dawaliśmy w pierwszej linii. Natomiast jeśli czas odpowiedzi jest krótszy, to powinniśmy to leczenie zmienić. I tutaj znów te nowe terapie celowane, czyli ibrutinib, acalabrutinib, to są leki stosowane w sposób ciągły, albo połączenie rituximabu, venetoklaksu, tym razem z rituximabem. I tutaj to leczenie jest prowadzone przez 2 lata. Tak bardzo z grubsza mówiąc, jeśli pacjent ma te niekorzystne zaburzenia cytogenetyczne, jeśli jest oporny na terapię, immunochemioterapię, te nowe terapie celowane, no to to jest pacjent też, tak przepraszam, bardzo ogólnie mówiąc, którego moglibyśmy rozważyć alogeniczną transplantację komórek przetwórczych. Natomiast pani profesor mówiła, że teraz już odchodzi się od, jakby od tej konwencji. I z czym to jest związane? Dlaczego właśnie już jakby nie preferuje się tej opcji przeszczepiania? Przeszczepianie w Polsce zawsze było bardzo rzadko wykonywane w Polsce. To nigdy nie była taka opcja preferowana. To była opcja zawsze dla chorych największego ryzyka.
dlatego że jest wiele powikłań, jest stosunkowo duża śmiertelność okołoprzeszczepowa i to zawsze była taka terapia ostateczna. To nie było tak, że w pierwszej remisji pacjent idzie od razu do transplantacji. Dlatego właśnie z tych względów, z tych powikłań, też pamiętajmy, że te powikłania, choroba przeszczep przeciwgospodarzowi, to niestety wiążą się z bardzo istotnym wpływem na jakość życia, powodują, to może być ostra choroba, przewlekła choroba, która przekształca się w taką aktywną chorobę autoimmunologiczną, jest to bardzo obciążające dla pacjenta. Natomiast jeśli on może sobie tylko brać leki tabletkowe i dobrze funkcjonować, to w ogóle nie ma porównania. No oczywiście ta transplantacja alogeniczna może pacjenta wyleczyć, może, ale nie musi. Czyli pacjent może po tym wszystkim też nawrócić. Więc stosowanie tych nowych terapii celowanych to jest o niebo też dla pacjenta lepsze niż sama transplantacja, niż sama procedura. Natomiast jeśli on jest oporny na te leki, no to tak, to trzeba nadal o transplantacji myśleć. Czyli pani profesor, w tej pierwszej linii powinny być dostępne te nowsze leki i tego w tej chwili można powiedzieć brakuje nam. Tak, bardzo nam brakuje tych nowszych leków dla pacjentów z delecją 17, z mutacją TP53. Pamiętajmy, że to jest też taka grupa, gdzie ta choroba może przebiegać szybciej, a my musimy im zastosować coś, co nie pomoże im, a może zaszkodzić i zabiera im ten czas. A później pacjent może być już w gorszym stanie i może się na przykład nie kwalifikować do tego leczenia, prawda? Więc tutaj z wielu względów to jest bardzo ważne, że ci pacjenci nie mają, niekorzystne, że ci nie mają pacjenci tego rodzaju leczenia. No i druga grupa to są chorzy starsi, ci właśnie niekwalifikujący się do intensywnej chemioimmunoterapii, gdzie uważa się, że obinutuzowa w połączeniu z wenetoklaksem, to jest leczenie to ograniczone w czasie, że ci pacjenci powinni takie leczenie jako dla nich lepsze otrzymywać. Więc tak, tak wyglądają te potrzeby w pierwszej linii. Jak to wygląda procentowo? Ja jeszcze dopytam. Jaka jest właśnie grupa tak procentowo tych pacjentów, którzy mogą mieć tą standardową chemię i im to pomoże? Też czego można się spodziewać? Na przykład jak długo najczęściej ta odpowiedź procentowo jest, prawda? Na ile te objawy ustają? A jaka jest procentowo grupa tych pacjentów, którzy rzeczywiście powinni mieć te nowsze leki? To znaczy tak. Ta grupa najgorzej rokująca, czyli z delecją 17 promutasu TP53, to uważa się, że przy rozpoznaniu jest około 5-7%, więc to nie jest dużo na początku, ale to się zwiększa wraz z progresją choroby do jakichś 20% na pewno. Więc to nadal, to nie jest taka duża grupa. Na pewno w pierwszym momencie, to w pierwszej linii leczenia to nie jest duża grupa. Jeśli byśmy do niej dołączyli pacjentów z brakiem mutacji genu dla EGVH, no to już nam się robi około 50%. Też pamiętajmy, że no nie wszyscy chorzy do takiego leczenia się zakwalifikują, prawda? Jeśli mówimy o chorych teraz starszych, no to około 2/3 chorych będzie powyżej 65 roku życia. Czyli jeżeli byśmy tak naprawdę chcieli dać te nowe terapie celowane zgodnie z wszystkimi zasadami, no to około, myślę, między 50 a 60% chorych. To też część będzie takich chorych, którzy się nie będą kwalifikować i tak dalej, prawda? Ale myślę, że około 50% chorych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również stan mutacji, prawda? Nie tylko delecję 17P, bo to wtedy byłoby mały procent. W niektórych nowotworach pacjenci mają możliwość leczenia w ramach badań klinicznych. Czy tutaj też jest taka sytuacja? Tak, oczywiście zależy od tego, czy dane badania w Polsce w tym momencie są, prawda? Z tego co pamiętam, za wiele w tej chwili na przewlekłą limfocytową nie mamy. Ale tak, są badania. Gdzie pacjenci mogą szukać informacji na temat badań klinicznych, pani profesor? Na stronie danych ośrodków. Czyli na przykład, no załóżmy w Instytucie Hematologii będzie zakładka badania kliniczne, które są prowadzone, prawda? Więc najlepiej gdzieś tam w rejonie, gdzie się mieszka, szukać tych informacji. No zawsze warto też zapytać swojego lekarza, prawda? To lekarz próbuje zawsze się zorientować, znaleźć czy pomóc, więc to jest, wydaje mi się, taka druga droga. Istnieje też procedura ratunkowego dostępu do terapii. Czy w tym obszarze ma to zastosowanie, czy tak naprawdę to nie jest jakąś opcją czy drogą dla tej grupy pacjentów? Znaczy, wydaje mi się, że nie jest ogólnie to opcja, bo uważam, że jednak programy lekowe będą taką drogą, no przynajmniej na razie, lepszą niż FDTL, który do programu lekowego, jeżeli pacjent ma wskazania, to się zakwalifikuje.
Natomiast tutaj nie wiadomo, czy dostanie to leczenie, czy nie dostanie tego leczenia, czy szpital jeszcze może pozwolić sobie na tą terapię, czy nie. Więc wydaje mi się, że tutaj no, dużo mniej możemy uzyskać, niż gdyby te były schematy możliwe do stosowania w ramach programów lekowych. Oczywiście to funkcjonuje, jest i tak dalej, trzeba pisać to dla chorych, ale jakby to nie rozwiązuje sprawy. Jasne, to jest takie właśnie ratunkowe, prawda, a nie systemowe rozwiązanie. Dokładnie. O leczeniu chyba wydaje mi się, że zostało powiedziane wszystko, tak, pani profesor? Czy jeszcze coś by chciała pani dodać? Nie, myślę, że teraz w badaniach klinicznych są kombinacje tych nowych leków. Chodzi o to, żeby je tam stosować razem, żeby uzyskać odpowiedź, minimalną chorobę resztkową, uzyskać, odstawić leczenie i jakby wróciło, to podać jeszcze raz, prawda? Taki jest ogólny trend rozwoju trochę tego leczenia. No, w badaniach klinicznych, prawda? Tak to wygląda. Nie, chyba tyle. To chciałyśmy się jeszcze skupić na takim wątku codziennego życia i funkcjonowania z chorobą, bo na początku powiedziałyśmy troszkę o tym, że kiedy nie ma objawów, to dbamy o to, żeby żyć jak najzdrowiej. Natomiast teraz chciałyśmy troszkę porozmawiać o tym, kiedy te objawy są i leczenie się zaczyna. Jaki jest wpływ tego leczenia na codzienne życie? Czyli jaka dieta, jak z aktywnością, jakby co w takim aspekcie właśnie pacjent powinien wiedzieć? No tutaj też będzie to zależało od tego, jaki rodzaj leczenia dostanie, bo tych metod leczenia jest tu trochę. W przypadku chemioterapii, no to mogą być więc większe narażenie na infekcje, bo fludarabina czy bendamustyna to są te leki, które powodują zmniejszenie liczby limfocytów T, co naraża pacjenta i na wirusowe, i na grzybicze w mniejszym stopniu zakażenia. Tutaj powinien przyjmować profilaktycznie leki, unikać zakażeń, to na pewno. Ale to dotyczy ogólnie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, bo jak wiemy, jest to problem dla tych pacjentów, już o tym wspominałam, bardzo poważny. Jest na każdym etapie, trzeba tego pilnować. Też każdy z tych nowych leków będzie miał trochę inny profil działań niepożądanych. Natomiast wenetoklax spowoduje neutropenię, którą zwalczamy, stosując granulocytarne czynniki wzrostu. Na początku może być tak zwany zespół Lizy-Guza, czyli to jest to, kiedy gwałtowny rozpad tych białych krwinek może prowadzić do uszkodzenia nerek. No ale to już jest jakby w momencie pacjent hospitalizowany i tutaj już jest rola lekarza, żeby sobie z tym umieć poradzić. Natomiast później no to wizyty kontrolne i jakiegoś tutaj specjalnej diety nie ma. W przypadku ibrutinibu no tutaj też zakażenia opisywane były, ale uważa się, że one są bardziej związane z taką zaawansowaną fazą choroby. Tutaj migotanie przedsionków zaburzeniem, więc też jakieś problemy ze strony serca, to trzeba zgłaszać, wiedzieć o tym. Czy też może być małopłytkowość, która zwykle z pierwszego, drugiego stopnia, mogą być biegunki. Więc przede wszystkim, żeby pacjent znał ten profil działań niepożądanych, żeby wiedział, czy ma się martwić, czy nie, i czy powiązać z lekiem, czy nie, prawda? Pacjenci też często pytają o suplementy w kontekście diety. Czy jest coś, co jest zalecane? Jakie jest pani oficjalne stanowisko? Dlatego właśnie celowo o to pytamy. Myślę, że suplementy no nie są tutaj. No mogą tam jakieś wzmocnić ogólnie i tak dalej. Jeżeli pacjent ma z jakiegoś pewnego źródła te suplementy, no to też szczególnie, kiedy nie jest leczony, bo tam wtedy żadne interakcje nie zachodzą. Natomiast w przypadku leczenia trzeba bardzo mówić o tym, że pacjent te suplementy przyjmuje, dlatego że mogą być jakieś interakcje między lekami a tymi suplementami, więc to jest ważne, żeby lekarzowi mówić, że przyjmuje to i to, ewentualnie pokazać, jakby jakaś taka była nazwa. Często są to z zagranicy sprowadzane jakieś specyfiki, prawda? Więc trzeba lekarzowi zawsze o tym pamiętać, że o tym też powiedzieć, prawda? Nie tylko o tym, jakie leki bierze przepisane przez innego lekarza. A jaki jest wpływ tego leczenia właśnie na takie ogólne samopoczucie pod kątem właśnie nawet możliwości aktywności fizycznej, jakby ruchu? Jak to w takim aspekcie wygląda? No też jest indywidualny, prawda? Też jeden będzie zniósł taką samą chemioterapię, jeden zniesie lepiej, drugi zniesie gorzej. Na pewno nie ma tutaj jakiegoś w przypadku tego schematu, który tak jest najbardziej, powiedzmy,
wpływa na układ odporności i to jest schemat FCR, czyli fludarabina, cyklofosfamid i rituximab, no to tutaj no, część pacjentów jednak znosi to stosunkowo źle. Natomiast te nowe terapie celowane, no to one są tak, to są leki doustne i pacjent tutaj absolutnie prawidłowy tryb życia taki zdrowy może prowadzić. To właśnie o to chodzi też, żeby z drugiej strony terapie, które są ograniczone w czasie, no to jest weźmiesz coś rok, czy dwa, czy sześć miesięcy i nie musisz o tym pamiętać, że raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące musi taki pacjent przyjść do lekarza, prawda? No więc to też są takie trochę preferencje pacjenta, jeśli mamy wybór, bo nie zawsze mamy. I uważamy na przykład, że dana opcja będzie dla pacjenta najlepsza. I nie radzimy wtedy wybrać słabszej opcji, tylko ta, która jest korzystniejsza w leczeniu. Ale jeśli jest tak, że możemy wybrać to albo to, no to wtedy warto to z pacjentem przedyskutować i zapytać, co on woli, prawda? Ale mówię, na pierwszym miejscu powinna być jednak postawiona skuteczność, no chyba, że dane leczenie jest bardzo źle tolerowane, prawda? No to wtedy możemy o tym powiedzieć, żeby pacjent wiedział. Pacjent musi przede wszystkim wiedzieć, jakie leczenie będzie brał, co może ono powodować, czyli tutaj ta świadomość powinna być zachowana. Ja sobie zdaję sprawę, że może tak być, że pacjent będzie ufał i to, co lekarz powie, no to pacjent się zgodzi, no bo też nie ma aż takiej wiedzy. Wiemy, że ta wiedza z internetu często może przynieść więcej szkody niż pożytku, bo różne tam rzeczy można przeczytać i to niekoniecznie jest akurat dopasowane do danego pacjenta, więc zawsze lepiej te wszystkie wątpliwości rozwiać z lekarzem, no i wtedy podjąć samemu trochę decyzję, no bo tą decyzję zawsze podejmuje pacjent. Tak mi się wydaje, że tak powinien wiedzieć pacjent, nawet jeśli nie do końca będzie wiedział, jak działa dany lek i co on robi, albo też wytłumaczenie tego mechanizmu no niewiele temu pacjentowi daje, prawda? Ale te działania niepożądane i to, co się może dziać z pacjentem, no on musi to wiedzieć. To pytanie troszkę chciałyśmy uczestniczyć w tym procesie leczenia. To pytanie chciałyśmy zadać właśnie na koniec, ale pani zaczęła o tym mówić, więc może teraz jest dobra okazja, żeby to pociągnąć i doprecyzować. Właśnie jaki to jest świadomy pacjent? Jaki to jest taki pacjent, który jakby pomaga, prawda, lekarzowi i sobie, żeby to leczenie przejść? Tak z pani perspektywy, jakby pani mogła coś doradzić, gdzie szukać informacji, jak właśnie tą świadomość zbudować, żeby ta współpraca pomiędzy lekarzem a pacjentem wyglądała jak najlepiej, bo tak jak pani mówi, to jest taki długofalowy proces, prawda, to trzeba się nastawić, że ten kontakt będzie długotrwały. Więc jak pod tym kątem? Jak być świadomym pacjentem? Jeśli chcemy mieć więcej informacji z internetu, no to ważne, gdzie szukać tego. Na przykład no, na stronie u Państwa, w stowarzyszeniach pacjenckich, na stronach towarzystw naukowych są czasem też takie informacje czy zakładki dla pacjentów. Portale medyczne mają zakładki dla pacjentów, czyli żeby jakby szukać w odpowiednim miejscu, ale nawet wtedy, jeżeli będziemy szukać, no te działania niepożądane na przykład można znaleźć tam, prawda? Ale jeśli pacjent ma wątpliwości, czy czegoś nie rozumie, no to powinien o to zapytać lekarza. Czyli to jest świadomy pacjent, to jest taki pacjent, który no, wie o swojej chorobie na tyle, ile zakładam, że nie jest lekarzem, prawda? Na tyle, ile laik może wiedzieć. Ale też świadomy pacjent to jest też taki pacjent, który wie, co jest dla niego, albo pyta o to, co jest dla niego dobre, co jest dla niego złe. Pacjent, który na przykład zdaje sobie sprawę, że powinien dodatkowe leki brać z tego powodu, albo ich nie brać z tego powodu. Czyli jakby też słucha tego, co mówi do niego lekarz, prawda? Czyli jeżeli ustalimy, że takie jest dawkowanie, no to takie dawkowanie jest. To też jest bardzo istotne, bo można sobie albo zaszkodzić biorąc lek, albo nie biorąc leku, jeśli coś będzie zrobione nie tak, więc na pewno trzeba słuchać tego i dostosowywać się do takich zaleceń, ale też jeśli się czegoś nie rozumie, czy ma się wątpliwości, to trzeba zapytać, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy. Często... Czyli rozumiem, że można się pytać o wszystko, tak? Bez obawy, że się coś tam palnie głupiego. A nawet trzeba. To mówią, nie ma głupich pytań, tylko głupie odpowiedzi. Jeśli lekarz uzna, że no, dana kwestia nie jest na tyle istotna, żeby w ogóle o niej rozmawiać, no to powie, prawda? Że na przykład nie ma specjalnej diety. Jeżeli pacjent zapyta o dietę, no to lekarz powie, nie ma w tym przypadku żadnej specjalnej diety. No i już. Albo na przykład powie, że takich i takich leków nie może pan brać z pana leczeniem, prawda? Więc dlatego warto o to zapytać, bo to może nie będzie odpowiedź na pytanie, co ma konkretnie
ogólnie jeść, ale na przykład będzie, nie wiem, pomarańczowy, grejpfruty, że nie wolno, prawda, bo wpływają na metabolizm mleku danego. Więc dlatego takie pytanie warto zadać. Czy z Pani perspektywy właśnie obecność osób bliskich, przychodzenie na wizyty, czy też właśnie w jakiś sposób wspiera, żeby jakby wiedzieć te najważniejsze rzeczy i potem być w stanie tak dostosować się właśnie do tych zaleceń? W większości przypadków tak. Sporo osób przychodzi jakby z osobą taką bliską na wizyty. Często łatwiej jest też, a może czegoś nie zapamięta, a może czegoś nie zrozumie. Zdarza się też, musimy o tym pamiętać, że to są osoby starsze, które mogą nie dosłyszeć i wtedy, żeby ta osoba druga, czy to będzie, nie wiem, ktoś, małżonek współ, czy to będzie dziecko, czy to będzie ktoś inny z rodziny, ale wtedy pomoże. I no, są też sytuacje, to muszę powiedzieć, że to częściej panowie, którzy przychodzą z żonami i te żony wiedzą i pytanie, jakie leki pan bierze, no to jest spojrzenie w stronę żony, co ty mi tam dajesz, prawda? Więc to też na pewno jest wówczas pomocne, ale też no, rzeczywiście może być tak czasem, że ta druga osoba jest po prostu takim nawet wsparciem w czasie tej wizyty, prawda? Często się pacjenci obawiają tego co usłyszą, więc myślę, że w większości tak, chociaż są osoby, które wolą przychodzić same. To różnie bywa. Jest to większość woli z kimś, ale tutaj mamy pytanie, widzę, nie wiem, czy będziemy tak. Tak, proszę bardzo. Pytań. Jak można wzmocnić i oczyszczać organizm po zakończonej chemioterapii? No na pewno też będzie zależało od tego, jaki to był rodzaj chemioterapii, ale trzeba pamiętać o tym, no, o tej zdrowej diecie, tak? Ja tak mówię ogólnie zdrowa dieta, ale myślę, że wszyscy wiemy, co ja mam na myśli, prawda? Że mam na myśli, żeby jeść owoce, warzywa, żeby przyjmować dużą ilość płynów, żeby się nawadniać. To na pewno. Też trzeba pamiętać o aktywności fizycznej. Oczywiście to jest bardzo ogólne pojęcie i to jest w miarę możliwości, wieku i tak dalej, ale żeby na przykład nawet na krótko wyjść, jeżeli ktoś może, no to może sobie, nie wiem, biegać, jeździć na rowerze, tak jak może. A jeśli ktoś może tylko wyjść na spacer na parę minut, to codziennie może ten spacer będzie dłuższy, ale żeby też no, tak się nie zasiedzieć trochę po tym. Więc to jest szalenie ważne i też myślę, że na pewno też się tym Państwo pewnie zajmujecie. Jaka jest możliwa aktywność dla danej choroby, danego pacjenta, stanu, ale trzeba o tym pamiętać. Więc takie chyba najbardziej ogólne kwestie są najważniejsze. Natomiast no, te suplementy, niestety obawiam się, że my też nie wiemy w tych suplementach, co w nich jest. Bo pamiętajcie Państwo, że lek, żeby został dopuszczony do obrotu, musi mieć dany skład i to musi być sprawdzone, zbadane i tak dalej. Suplement możemy sobie naprawdę, ja nie powiem, że ja sama nie biorę żadnych suplementów, ale my nie wiemy tak naprawdę, co tam jest, bo żeby suplement do apteki, nikt nie musi nic tam sprawdzać, więc myślę, że tutaj akurat to aż takie ważne nie jest. I mamy kolejne pytanie, czy krewni pierwszego stopnia chorych na PBL są narażeni na przewlekłą białaczkę limfocytową? Tak. Tutaj w przewlekłej białaczce limfocytowej nie ma takich czynników, na przykład, żebyśmy mogli czegoś unikać, możemy czegoś unikać, żeby nie zachorować, tak jak, no nie wiem, raku płuca na przykład, palenie papierosów. Natomiast takim czynnikiem oprócz wieku, bo wiek jest czynnikiem ryzyka, jest tutaj właśnie występowanie rodzinne. I uważa się, że krewni pierwszego stopnia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, i to też zależy od literatury, jak jeden autor takiej publikacji napisał tak, ale weźmy takie widełki, są od 2 albo nawet do 7 razy bardziej narażeni zachorowaniem niż osoba, która nie ma takiego krewnego chorego na przewlekłą białaczkę limfocytową. Czy my to widzimy w praktyce? Widzimy. Ale to nie jest aż takie częste, żebym ja mogła powiedzieć, że nie wiem, co drugi pacjent to ma krewnego z tą chorobą. Tak nie jest. Ale taka predyspozycja rodzinna może być. I teraz ta choroba nie ma jakiegoś bardziej przewlekłego, bardziej agresywnego przebiegu, jeśli jest to występowanie rodzinne. Natomiast jeśli jest tak, że któryś z rodziców jest chory, to jak się rozpozna u dziecka, to może tak być, że ono będzie po prostu miało mniej lat. Czyli jak mamy na przykład
ten wiek rozpoznania, załóżmy 60 kilka pod 70, to tu może być 50-latek, chociaż mamy 50-latków też i bez występowania rodzinnego. Tak o tym się mówi, to jest jakby potwierdzone, że rzeczywiście to ryzyko jest większe, no ale co możemy zrobić? No niewiele możemy zrobić, możemy morfologię krwi robić, do której tak zachęcałam, prawda? I też bym tak bardzo tego nie, tak przepraszam, że nie demonizowała tego, że jeżeli mamy tego krewnego, miałam kiedyś brata i siostrę, prawda, że jeżeli mamy tego krewnego, to już rzeczywiście coś tam nad nami strasznego wisi, prawda? No bo to aż tak bym do tego nie podchodziła, chociaż no, są na to dowody, tak, że to zwiększa ryzyko. Możemy chyba do Pani pytań wrócić, jeśli jeszcze są, bo na razie nie mamy. No my chyba też właściwie wyczerpałyśmy już wszystkie pytania. Pani profesor, czy gdyby się pojawiły jakieś pytania później, na przykład ktoś do nas napisał, czy my możemy je Pani przekazać? No, bardzo proszę. Natomiast ja jeszcze chciałam dopytać, bo pojawił się ten wątek infekcji i zakażeń, jako takie bardzo istotne w kontekście właśnie profilaktyki chciałam dopytać tych infekcji. Czy coś jeszcze jest takiego istotnego z Pani punktu widzenia, co warto, żeby właśnie pacjent zwrócił uwagę. Szczepienia, to co możemy zrobić. Natomiast to, co się dzieje w trakcie leczenia, no to już taka profilaktyka przeciwinfekcyjna, to już jest rola lekarza, prawda? Natomiast tutaj te szczepienia, no to podstawa, no zobaczcie Państwo, na grypę przed tą pandemią COVID-19 szczepiło się około 5% tylko polskiego społeczeństwa. To dopiero potem, jak zaczęła się pandemia, szczepionki zniknęły, to mówiło się i zniknęły szczepionki na pneumokoki, zniknęły szczepionki na grypę, prawda? Ludzie w ogóle odkryli, że to może być mieć istotne znaczenie, prawda? Więc to są takie najważniejsze kwestie, czyli ja myślę, że szczepić, szczepienia, szczepienia, jeszcze szczepienia. A ja jeszcze taką mam prośbę do Pani Profesor. Czy Pani Profesor ma jakąś, nie wiem, jakieś przesłanie, jakąś radę dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową? Radę dla pacjentów. No to też... I dla ich bliskich też, oczywiście. Ja może taką, żeby jakby... Żeby, nie, żeby starać się w miarę możliwości z tym żyć. Żeby pamiętać, że to jest przewlekła choroba. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale żeby starać się jak najlepiej po prostu żyć, nie myśląc o tym, że za chwilę coś się stanie, bo ja to po prostu czuję, jak pacjenci przychodzą, jaki to jest dla nich ogromny stres, że są nowe metody leczenia, że to jest choroba przewlekła. Do wszystkiego naprawdę w jakiś tam sposób jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, żeby się nie załamywać tym rozpoznaniem. Żeby nie myśleć, że to od razu jest najgorsze, co może ich spotkać, tylko przeciwnie, że mamy nowe metody leczenia, że te nowe metody leczenia pozwalają zachować lepszą jakość życia, pozwalają zachować dłuższe życie i naprawdę, naprawdę to się zmienia. Więc myślę, że tutaj, żeby tak trochę popatrzeć jaśniej i starać się uwierzyć w to, że można z tym żyć. I myślę, że coraz dłużej. Super, super, dziękuję. A tymczasem pojawiły się dwa nowe pytania, więc jeszcze zapraszamy. Czy WZWB, obecne przeciwciała anty-HBC mogą... Nie, nie mogło. Nie mogło spowodować. Nie ma tutaj absolutnie żadnego związku. Jest związek między innym chłoniakiem, czyli chłoniakiem śledzionowym strefy brzeżnej i WZWC i tam jest stwierdzony związek przyczynowy. Natomiast tutaj absolutnie nie. Natomiast my musimy to sprawdzać, bo może dochodzić do reaktywacji w trakcie leczenia. Także wszystkim chorym sprawdzamy i ewentualnie robimy profilaktykę, ale związku nie ma. Czy można stosować zioła po zakończonej chemioterapii? Czy są jakieś zioła, które źle mogą wpływać na chorego? No to jest bardzo rozległy temat. Nie kojarzą mi się takie zioła, które by źle mogły na chorego wpłynąć. Na pewno już po samym leczeniu, jeżeli pacjent nie jest leczony, no to jakby nie mam przeciwwskazań specjalnie i też przeciwnie, no te zioła są na różne choroby, też naturalny sposób leczenia. Ja myślę, że bardziej trzeba by było pamiętać o tych ziołach przy leczeniu, bo to, co podkreślają osoby, które się zajmują farmakologią, to, że zioła mogą mieć wpływ na leki. Czyli nie tylko mówić o tym, że biorę takie i takie leki, trzeba powiedzieć, biorę takie i takie suplementy, bo to może być ważne i też o tych ziołach trzeba mówić. Więc myślę, że po leczeniu, jeśli pacjent nie stosuje żadnego leczenia, to tutaj
jakoś specjalnie nie widzę, żeby coś mogło pacjentowi zaszkodzić, ale trzeba mówić o tym w trakcie leczenia i kiedy jakieś leczenie jest zaczynane, o tych ziołach też trzeba powiedzieć. To myślę, że to jest bardzo ważne. Super. My serdecznie dziękujemy za Pani czas i za bardzo wyczerpujące rzeczywiście wypowiedzi, odpowiedzi. Dziękujemy po prostu, że była z nami. Dziękuję za zaproszenie i życzę dalszej części ciekawej dzisiejszego spotkania. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękujemy, Pani Profesor. Do widzenia. Dziękujemy.